gościa gwiazd. Jest pan zapięty. Jestem zapięty. Jeden guzik rozpięty. No jeden tylko, ten górny. Czy dworują sobie z pana koledzy i koleżanki w parlamencie? Nie, nie było takiej sytuacji. Ja myślę, że wokół tego zdjęcia narasła jakaś taka fama zupełnie niezasłużona. Profesjonalnie. To niezasłużona. Koleżanki mówią, że nazywają pana Ciacho, czyli nie zasługuje pan na miano Ciacho. To i przed, i po, i tak już pozostanie. A wygląda pan jak Chippendales tutaj na tym zdjęciu. Tutaj jest jedno zdjęcie z rozpiętą koszulą i ukazało się... Do którego się guzika? Dwa guziki albo trzy. Nie, mniej więcej tych guzików jest rozpiętych. A koszula jakaś taka za duża, to była pana czy fotografa? Nie, moja koszula, no tak. Chyba nawet ta, której jestem dzisiaj, nie jest. Co mówili koledzy, niech pan powie? Wojtek, przesadziłeś? Nie, raczej były dobre. A co powiedział Szmajdziński, Jerzy? No, Szmajdziński Jerzy przypomniał sobie, że sam kiedyś był pokazany w jednej z gazet w samych spodenkach, więc jeszcze daleko. Panie parlamentarzyski, nazywają pana Ciachem. Aneli Rokita jest oburzona tym, że pan wprowadza erotyzm do parlamentu tak, europejskiego. Uśmiałem się wczoraj naprawdę, kiedy to usłyszałem. I trochę śmiesznie, ale całkiem ale poważnie. Ale czego, nie zgadza się pan z tym, że to jest erotyzm? No, Nie wiem, co o tym mam myśleć, ale absolutnie. No, ale to nie, no. No jak to nie wie pan, co pan ma myśleć, no. No ale cóż, no nie, na, nie tak, się, tak się nad tym nie zastanawiam. Dał pan zgodę na to, żeby to było na okładce? Nikt mnie nie pytał. Nikt pana nie... I do sądu na pewno ale nie pójdę. Ale dlaczego pani poseł Neli uważa, że to jest erotyzm? No, ale nawet jak jest, nie wiem, dlaczego tak uważa. Być może brakuje tego pani poseł. Mhm. Ale nie chcę się tutaj już wchodzić, złośliwiać i tak dalej. Tak. A wiesz, że mężczyźni uważa... sobie golą? Tak, właśnie też na to zwrócili mi uwagę niektórzy koledzy. Następnym razem może tak trzeba spróbować. To jest też tak, że wielu sportowców, ja akurat to spotykam, bo często jeżdżę rowerem z takimi półzawodowcami i oni absolutnie golą swoje ciało. Ale co, żeby szybciej się jeździło, czy żeby włosy się nie wkręcały w szprychy? Nie, to ze względów na taką duży wysiłek, higienę. Nie, bo pływacy to raczej. Pływacy też, tak. Gościa gwiazdy.